Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, 7 tygodnia Wielkanocy. Dziś też przypada wspomnienie świętego Jana Nepomucena. To taka dla mnie dosyć ważna postać, święty Jan Nepomucen, też ze względu na bliskość Pragi, gdzie żył, gdzie działał i gdzie zginął. A tak wspominam o tym, bo dzisiaj jest, raczej w tym roku przypada akurat okrągła rocznica beatyfikacji świętego Jana Nepomucena, 300. rocznica jego beatyfikacji, tak, i święty Jan Nepomucen jest znany z czego, że wytrwał przy Jezusie do samego końca, nawet jeśli to oznaczało, że trzeba dać się razem z Jezusem utopić, że przywiązanie do Jezusa oznacza po ludzku coś w rodzaju chwycenia się kamienia młyńskiego, bo trzeba utonąć w ołtawie w imię, prawda, wytrwania przy Jezusie. I to jest dobra postać, żeby poprzez pryzmat świętego Jana Nepomucena popatrzeć na tekst, nad którym dzisiaj się będziemy pochylać, a to jest tekst z 21 rozdziału świętego Jana, wiersze konkretnie od 15 do 19. To jest słynny dialog Jezusa z Piotrem o miłości. To bardzo słynny dialog, z tej i tamtej strony oglądany. No zobaczymy, co nam dzisiaj Pan chce powiedzieć w swoim słowie. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. Powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią wielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Tak, to jest dzisiejsza Ewangelia. No jest opuszczona pierwsza część tego całego wydarzenia, mianowicie kiedy Szymon Piotr z innymi uczniami wybrał się łowić na całą noc połów ryb, kiedy nic nie złowili, kiedy na brzegu stanął Jezus. Właśnie to chciałem potraktować jako wstęp do dzisiejszej Ewangelii. Kiedy na brzegu stanął Jezus i zadał takie ważne pytanie: dzieci, czy macie coś do jedzenia? Tam Jezus użył takiego greckiego sformułowania, które dla Greków oznaczało ogólnie: czy macie coś, co można by dołożyć do chleba, nie? Że mam chleb, no tak jakby dzisiaj, prawda, no mam chleb, kroję go w kromki, tak? No i teraz, no, chciałbym zrobić kanapkę, nie? Tylko że coś by trzeba na tą kanapkę do tego chleba położyć, nie? Może masłem posmarować, może jeszcze na to masło coś położyć, ser czy wędlinę jakąś, czy coś tam, nie? I jakby to pytanie Jezusa w uszach Greków, no to właśnie to tak brzmiało, nie? Czy macie coś do chleba? Tak by można przetłumaczyć, chociaż formalnie, dosłownie Jezus tak nie powiedział, ale wyrażenie, którego użył prosfagion, to właśnie w uszach Greków no tyle znaczyło, nie? Że coś, co można by użyć do, właśnie zjeść razem z chlebem, nie? Coś, co można by dołożyć do chleba, i ważna jest odpowiedź uczniów: nic. 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 I ostatecznie Jezus sam daje w ich ręce coś, co mogą do tego chleba, który On przygotował,
dołożyć. I teraz te pytania Jezusa do Piotra to jest jakby przeniesienie tego pytania na płaszczyznę relacji osobowych, bo to pytanie, czy macie coś, co można by dołożyć do chleba, no to właśnie jest pytanie do każdego z nas. Kiedy przychodzę na Eucharystię, kiedy wiem, że spotkam tutaj się z chlebem żywym, chlebem eucharystycznym, to teraz staję wobec pytania, czy ja mam coś, co mógłbym do tego chleba dołożyć. Nie? Czy ja mam coś, co mógłbym do tego chleba dołożyć, prawda? Czy ja jestem w stanie czymś ten chleb uzupełnić, prawda? I to jest ważne pytanie, bo to jest jakby sugestia złego ducha do Ewy, że w tym całym dialogu z Ewą, tym dramatycznym dialogu, którego skutki ponosimy do dzisiaj i którego skutki ponosi sam Bóg, co widzimy właśnie w Chrystusie ukrzyżowanym, to w tym dialogu cały czas pobrzmiewa taka sugestia, że to, że macie cały raj, że macie Boga, tak? Że macie Boga, to jest za mało, można sobie do Boga coś dołożyć. To jest cały czas sugestia złego ducha, nie? No masz Jezusa, no masz, no i co? No i co z tego, że masz? Co ci to daje, że masz Jezusa, nie? Co z tego wynika, że masz Jezusa? Co ci to właśnie daje? No i my rzeczywiście tak żyjemy, nie? Mówię człowiekowi, zobacz, ale w Komunii Świętej dostajesz całego Jezusa, całego Boga. No tak, ale no co ten Jezus dla mnie zrobi, co mi da, prawda? I my się ciągle rozglądamy, co ja jeszcze mógłbym sobie dołożyć do tego Jezusa, co ja mógłbym sobie dołożyć do Boga, żeby mieć Boga i jeszcze coś więcej. Że spryt złego ducha to właśnie na tym polega, że on sugeruje, że to, że mam Boga, to nie wszystko. Że można mieć więcej niż Boga. Nie? Że mogę mieć Boga i jeszcze sobie coś do Boga dołożyć. I teraz Zyduch wcale nie mówi, jakby w pierwszym podejściu, że ty weź zostaw Boga, a ty pluj na to wszystko, po co ci taki Bóg i w ogóle ty się zajmij innymi sprawami. Mówi, nie, Zyduch Boga nie rusza w moich oczach jakby. Tylko sprytnie sugeruje, nie, że to, że mam Boga, to fajnie, wszystko dobrze. I wiesz, i mając Boga, to mógłbyś sobie jeszcze coś dołożyć do tego Boga, dobrać, nie? I wtedy miałbyś więcej. Miałbyś nie tylko Boga, tylko miałbyś jeszcze więcej, nie? I zobaczcie, my naprawdę tak żyjemy, nie? Że mam Jezusa, no dobrze, ale trzeba by dołożyć jeszcze zdrowie. Albo trzeba by dołożyć jeszcze powodzenie finansowe, dołożyć jeszcze powodzenie w firmie, nie? Czy jakieś tam dobre wykształcenie dzieci. I na czym to polega? Że to wszystko, o czym ja w tej chwili mówię, to wszystko są wartości. To nie jest nic złego w tym. To nie ma tu nic złego w tym. Nie ma nic złego w tym, że chcę być zdrowy. Nie ma nic złego w tym, że ja chcę ocalić życie swoje, czy tych, których kocham. Nie ma nic złego w tym, że ja chcę rozwijać firmę, którą założyłem. Nie ma nic złego w tym, że ja chcę zrobić karierę naukową na uczelni w dziedzinie, którą lubię uprawiać. No nie ma nic złego, nie ma nic złego w tych wszystkich rzeczywistościach. Tylko kiedy zaczyna się bieda? No właśnie wtedy, kiedy ja je zaczynam traktować jako rozłączne od Boga i jako coś obok Boga, coś dodatkowego względem Boga, coś, co ja mogę sobie do Boga dołożyć. I wtedy w mojej świadomości robi się jakby taki podział rzeczywistości, że tu jest Bóg, a tu jest, prawda, inna rzeczywistość, którą ja sobie Boga uzupełniam, jakby uatrakcyjniam to, że mam Boga, nie? Ja jakby pozornie z Boga samego w sobie nie rezygnuję, tylko zaczynam do tego Boga dokładać, nie? I to wszystko tak naprawdę istnieje tylko w mojej świadomości, bo ten cudowny połów pokazuje, że jakkolwiek ryby, sieci, to wszystko wyciągnęli uczniowie, to było absolutne dzieło Chrystusa. Że oni mieli doświadczenie, że całą noc, próbując sami, nic nie złowili, że dopiero potrzebowali Chrystusa, Jego obecności, Jego słowa, że dopiero wtedy ich sieci napełniają się rybami. Formalnie niby to ich ręce wyciągnęły te sieci, właśnie pozornie to właśnie wszystko ich ręce wyciągnęły, ale uczeń umiłowany umie to odczytać. Pan jest, ho kyrios estin, Pan jest, jakby Go nie było, to nic byśmy nie mogli uczynić, prawda? To, co Jezus powiedział w 15 rozdziale, do czego tak często ostatnio wracaliśmy, do czego Jezus nas tak zawracał, beze mnie nic nie możecie uczynić. Jezus daje to doświadczenie uczniom, to całonocne, i potem daje im to doświadczenie, co sprawia Jego obecność, Jego Słowo, bycie z Nim, zasłuchanie w Jego Słowo. Że dopiero wtedy zaczyna to wszystko w ogóle funkcjonować. I że ten połów ryb, nie?
cokolwiek ten połów ryb w moim życiu symbolizuje, czy poszukiwanie zdrowia, czy próba rozwijania jakichś tam zadań, które wykonuję, no cokolwiek, to jakakolwiek rzeczywistość dotycząca tego świata, cokolwiek, jakakolwiek działalność, jakakolwiek, cokolwiek ja robię w tym świecie, to może być symbolizowane przez ten połów ryb, że cokolwiek ja czynię, jakąkolwiek działalność podejmuję, cokolwiek mi się rzuca w oczy w tym świecie, to wszystko jest zakorzenione w fakcie, że Pan jest. Hokyryozystin, że Pan jest. Bez Niego nie ma nic. Prawda? Że istnienie czegokolwiek jest automatycznym znakiem, że Pan jest. Prawda? I teraz właśnie tu jest kłamstwo złego ducha, że zły duch jakby doprowadza, że w naszej świadomości to wszystko jest rozłączne od Pana. I teraz tak, ja mam Pana, nie? Mam Chrystusa i teraz jest kupę innych różnych fajnych dóbr, które ja jeszcze mogę sobie dołożyć, nie? Tu mam Chrystusa i tu fajnie, że mam Chrystusa, ja wcale nie chcę z Niego rezygnować. To jeszcze mógłbym sobie dołożyć to, mógłbym sobie dołożyć tamto, mógłbym sobie dołożyć jeszcze coś. Prawda? I coraz bardziej jestem skupiony na dokładaniu, no bo tak, Chrystus jest jeden, a tych rzeczywistości to tu widzę, o tu jest drzewo, tu jest śliwka, tu jest gruszka, tu jest jabłoń, prawda, tu jest czereśnia, tu jest wiśnia, prawda, tu jest taka kariera, tu jest taka kariera, tu jest takie dobro, tu jest takie dobro, tu jest takie dobro i ja tak niby tego Jezusa mam, a tu coraz więcej jest do pozbierania, coraz więcej jest do dołożenia. I teraz ten Jezus to mojej uwadze coraz bardziej umyka, nie? Coraz bardziej ja zbieram te różne rzeczywistości, a wszystko się zaczyna od takiego pęknięcia, że to wszystko jest rozłączne. I teraz właśnie Jezus na każdej Eucharystii nam o tym przypomina, właśnie tak jak uczniom, nie? Zadaję takie pytanie, nie? Przychodzi jako chleb eucharystyczny i się mnie pyta, nie? Żebym ja tak uczciwie odpowiedział na to chrystusowe pytanie, czy ja mam coś naprawdę, co mógłbym dołożyć do tego chleba. I to wymaga głębokiego zastanowienia, po pierwsze głębokiego zastanowienia, żeby rzeczywiście umieć odpowiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie da się nic dołożyć do tego chleba. Nie jest możliwe, że cokolwiek do tego chleba dołożyć, bo wszystko w nim istnieje. W nim, przez niego, dla niego, prawda? W nim poruszamy się, żyjemy, jesteśmy, prawda? I nie ma bogów oprócz niego. Tylko on ma na imię jestem, tylko Kyrios estin, tylko Hokyrios estin, tylko Pan jest, tylko Pan jest, tylko Pan ma na imię jestem. A my, zobaczcie, dajemy się jak bardzo łatwo doprowadzać do sytuacji, że przypisujemy tą cechę jestem strasznie wielu rzeczywistościom. Właśnie takie patrzenie na rzeczywistość, że jest Jezus, ja mam Jezusa, a tu prawda jest mnóstwo innych rzeczywistości obok Jezusa, które ja sobie mogę dokładać teraz do Jezusa. Na przykład jest Bóg, jest Jezus, prawda, jest niebo. No i w sposób rozłączny od rzeczywistości Bożej, od samego Boga istnieje ten świat, nie? Czyli ten świat jest Bogiem. Czyli ten świat ma cechę jestem, prawda? A to jest wyłączna cecha Boga, nie? To, że Bóg jest, samoistnienie. Obok Boga nie istnieje nic. I to widzicie, paradoksalnie Eucharystia zaczyna się od tego, żebyśmy my wrócili do pierwszego przykazania dekalogu, żebyśmy wrócili do najświętszej modlitwy Izraela i wypowiedzieli Adonai Echad, Pan jest jeden, prawda? Tylko jeden jest, nie? I nie ma nic obok Niego, co można by do Niego dołożyć. To nie jest tak, że Jezus jest lepszy od wszystkiego i ja, prawda, rezygnuję z tych wszystkich dóbr ze względu na Jezusa. Tylko chodzi o to, żeby zauważyć coś jeszcze głębszego, że tylko Jezus jest. A te wszystkie dobra nie są obok Jezusa, tylko są w Jezusie. Bo tylko On jest. Tylko On jest. Wszystko jest zanurzone w Nim. Wszystko w Nim ma istnienie. Prawda? I teraz właśnie, no, widzicie, na tym polega no, nasze błędne widzenie rzeczywistości, z którego Jezus nieustannie nas wyprowadza. To jest pierwsza rzecz, z której nas wyprowadza. I teraz jeszcze w tym się mieści, widzicie, taka rzecz, bo
Zydok sugeruje, i to święty Piotr, to żył przed nawróceniem właśnie w takim przekonaniu, sugeruje jeszcze jedną rzecz, że z jednej strony sugeruje, że ja mógłbym sobie czymś ulepszyć to, że mam Boga, nie? Dołożyć sobie coś, mieć więcej niż tylko Boga. Mógłbym sobie coś dołożyć i to coś, to może być dobro materialne, ale to może być dobro intelektualne, to może być dobro emocjonalne, ale to może być też dobro duchowe, nie? Coś obok Jezusa. To za mało, że mam Jezusa. Jakbym jeszcze miał dar języków albo charyzmat prorocki, o, to miałbym więcej. Miałbym Jezusa i charyzmat prorocki, nie? Miałbym więcej. Zobaczcie, to jest takie nasze chore myślenie. Jezus nas z tego wyprowadza. Ale w pokusie grzechu pierworodnego jest jeszcze coś, mianowicie, że taka sugestia, że jeżeli ty chcesz się podobać Bogu, no to trzeba Bogu coś przynieść, no coś mu zaprezentować, nie? I właśnie ten połów ryb i później ten dialog z Piotrem, to właśnie też wyprowadza nas właśnie z takiego kłamstwa, nie? Żeby, rzecz jest w tym, że tak jak uczniowie i później jak Piotr dać się wciągnąć w ten dialog z Jezusem, i nawet przeżyć smutek Piotra i odkryć, że no, ja nie jestem w stanie niczym błysnąć przed Jezusem, bo bez Niego nic nie jestem w stanie uczynić. Ja nie jestem w stanie nic, że tak powiem, w odłączeniu się od Niego nazbierać, zrobić i później błysnąć efektami, wynikami przed Nim. I to jest drugie takie silne kłamstwo, w którym my żyjemy, z którego ten cały dialog z Piotrem wyprowadza nas, nie? Że trzeba jakby w tym Piotrze zobaczyć siebie samego i zauważyć, do jakiegoż to dialogu nas Jezus wciąga. I problem z tym dialogiem, do jakiego Jezus nas chce zaprosić, tak jak zaprosił świętego Piotra, to jest taki, że w tym dialogu jest miejsce na zasmucenie się. Tak, to jest smutek naszej pychy, to jest smutek mojej pychy, bo w tym dialogu Jezus cierpliwie pokazuje, że ja nie jestem w stanie Jezusa niczym uzupełnić, że Jezus mnie zaprasza do jedności z Nim, do tego, żeby Mu towarzyszyć, żeby iść z Nim, żeby być z Nim tam, gdzie On jest, widzieć Jego chwałę, że Bóg otwiera się przede mną, tak jak żeśmy to rozważali wczoraj, właśnie tą niepojętą miłość Boga, który otwiera przede mną całą swoją intymność, całą swoją głębię, całą swoją jedność, całe swoje bycie razem otwiera przede mną i zaprasza mnie do tej jedności, do tej intymności Ojca i Syna i Ducha Świętego, do wchodzenia w głąb tej jedności, tej wspólnoty, tej trójjedynej miłości, żeby ta miłość już nie była trójjedyna, ale żebym ja odkrył, że mam swoje miejsce w tych relacjach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prawda? I żeby tak, że Bóg zaprasza mnie do wchodzenia w głąb Niego samego. Chrystus wychodzi mi naprzeciw, prawda? Wychodzi mi naprzeciw, wchodzi w moją codzienność i czyni z mojej codzienności drogę wchodzenia w głąb samego Boga, w głąb jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie dlatego, że Bóg odkrył, że jest niezupełny i potrzebuje być uzupełniony mną, czy czymś, co ja zrobię dla Boga, czy czymś, co ja wniosę w tą wspólnotę, czymś, co ja nazbieram i włożę w tą wspólnotę. Zupełnie nie dlatego. A my ciągle wierzymy w takie kłamstwo, że ja właśnie muszę czymś błysnąć, czymś się wykazać, że do tej wspólnoty być puszczony, że jakieś są warunki wstępne, że ja muszę sobie zasłużyć na miłość, zasłużyć na uczestnictwo w tej wspólnocie i tak dalej. Pielęgnuję sobie taką pychę, że ja coś wnoszę do tej wspólnoty, prawda, bo ja tyle dla Boga zrobiłem, tyle dzieł dokonałem i tak dalej. I teraz Jezus w tym dialogu, który dzisiaj rozważamy, tak naprawdę Piotra i każdego z nas stara się wyprowadzić z tego kłamstwa. Nie? Doprowadza nas do odkrycia, że Bóg otwiera się przede mną, że Chrystus wychodzi mi naprzeciw, że Chrystus wciąga mnie, wprowadza w coraz większą głębię jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrystus mi objawia Ojca, Chrystus mnie pociąga ku Ojcu, Chrystus mi daje Ducha, żeby Duchem Świętym pociągnąć mnie za sobą właśnie w głąb swojej jedności z Ojcem. Nie dlatego, że ja coś tam wnoszę, bo ja tak naprawdę jestem obiektywnie rzecz biorąc tylko jedną wielką stratą dla Boga,
I tą stratę oglądamy właśnie w Chrystusie ukrzyżowanym, prawda? Jak uważasz, że coś dajesz dla Bogu, coś przynosisz, jakiś zysk Bogu, jakąś korzyść Bogu przynosisz, no to poadoruj sobie dzisiaj krzyż, prawda? I się zapytaj, co żeś takiego zrobił, co jest cenniejsze od ten krzyż, bo żeby przynieść zysk Bogu, żeby przynieść Bogu jakikolwiek zysk, to najpierw trzeba wyrównać mu stratę, którą poniósł na krzyżu, tak? To najpierw trzeba spłacić ten dług, nie? Krzyżowy. No i potem dopiero możesz mówić o tym, że zaczynasz przynosić zysk. Więc no ja się pytam, na ile wyceniasz krzyżową śmierć Chrystusa, na ile wyceniasz Jego krew przelaną na krzyżu, skoro jesteś przekonany, że ty żeś już to spłacił, tak? Już to już wyrównałeś i teraz zaczynasz przynosić jakiś zysk ponadto. Więc zobaczcie, jaka jest głębia naszej pychy. Ja ciągle sobie pielęgnuję przekonanie, prawda, że ja coś Bogu przynoszę, jakiś zysk. A Jezus mówi, powtarzajcie sobie, słudzy nieużyteczni jesteście, a będziecie szczęśliwi. Bo na czym polega szczęście? Tylko, że to jest szczęście pokory. Nie? Pokory, która żyje w prawdzie. Ta prawda jest zasmucająca dla pychy, egoizmu. Tak? Właśnie dlatego nam tak strasznie trudno tą prawdę uznać. Tak się buntujemy na tą prawdę, prawda? I tak walczymy z tą prawdą. Bo pycha, egoizm nie znosi tej prawdy, że ja nie mam nic, prawda? Jestem tylko prochem, nie przynoszę Bogu nic, żadnej korzyści, zysku. Ja tak naprawdę, że tak powiem, dla Boga nic nie zrobiłem, bo to On sam jest autorem wszystkich naszych dzieł, jak mówi Pismo Święte, bo bez Jezusa nic nie mogę uczynić. I tu nie chodzi o to, żebym ja coś zrobił dla Boga, tylko dlatego, że Bóg zaprosił mnie do jedności z Nim, z miłości, z czystej miłości, bo się zdecydował, nigdy tej decyzji nie odwołał. I nawet w obliczu największego mojego upadku, największej mojej pomyłki, nigdy z tego zaproszenia nie zrezygnował. I to jest właśnie radość pokory, to jest radość Faustyny Kowalskiej, to jest radość, której nikt i nic nie może mi odebrać. Bo nawet jak padnę, nawet jak się przewrócę, tak, to mam radość powracania. Natomiast pycha i egoizm będą się użalać, będą w rozpaczy i w ogóle i będą tam się katować tą rozpaczą. A pokora będzie z radością wracać, odkrywać, że drzwi są otwarte i że mogę wrócić do Ojca. Nie? Że Chrystus wychodzi i zbiera mnie z tego upadku, podnosi mnie, otrzepuje, stawia na nogi, prawda, płaci cenę mojego powrotu, bo tak bardzo Bóg chce. Dlatego Eucharystię zaczynamy od bicia się w piersi, od przyznania, że nie mamy nic prócz grzechu. Jedynym moim dziełem to jest grzech, który wykonałem. Autorem wszystkich innych moich dzieł jest Bóg. I wszystko, co mam ja jako ja, to jest grzech. No więc jaki ja zysk przynoszę Bogu? No jaki? Nie? To jest smutek pychy, egoizmu, a to jest radość pokory. To jest radość pokornej miłości. Tu się rodzi prawdziwa miłość, miłość pokorna do Pana. Czyli kiedy pozwolę, żeby pycha i egoizm skonały w tym smutku, prawda, nie przyjmę smutku, pychy, egoizmu jako swojego, tylko przyjmę jako swoje radość pokory, że jestem miłowany, że tak powiem, za nic. Właściwie to nawet jestem miłowany jako ten, który przynosi stratę. Jestem miłowany jako grzesznik, że Chrystus umarł za mnie, gdy byłem grzesznikiem. Tak, i zaprosił mnie, żebym mu towarzyszył, nie dlatego, że mam zasługi, prawda, ale zaprosił mnie, żebym mu towarzyszył jako grzesznika, bo przyszedł po mnie wyprowadzić mnie z mojego upadku, z mojego pomylenia, pobłądzenia, z mojego grzechu. I teraz na tym polega wzrost, na tym polega to starzenie się, o którym mówi Chrystus. Ja wreszcie przestaję wariować w poczuciu, że ja tu się wykażę dla Chrystusa, ja coś dla Niego zrobię, ja Mu udowodnię, ja nie wiadomo co. Podejrzewanie polega na odkrywaniu, że ja nic Chrystusowi nie udowodnię. Nie jestem w stanie Mu nic udowodnić. To jest ten dialog z Piotrem. To jest taka gra słów określających miłość, różnych słów, właśnie dwóch słów, agape i fileo. Agapao i Fileo, określających różne poziomy miłości. I Piotr się smuci w tym momencie, bo Piotr, rozumiecie, tam
w tym dialogu to jest taki element, no, że Piotr no, upadł na tym dziedzińcu arcykapłana. On sobie zdaje sprawę, że do głosu doszła jego słabość i w ogóle, nie? I tak ogólnie się przyznaje do tego, nie? Że ty, bo Jezus się pyta, czy ty mnie agapas, nie? On mówi, tak, panie, ty wiesz, że ja cię fileo, nie? Prawda? Jakby to, no przyznaje, już przyznaje Piotr, nie? Przyznaje Piotr, że no nie umiem cię kochać tak, jak ty kochasz mnie, a jednak cię kocham. Ale jednak cię kocham, nie? Nie tak, jak ty mnie, ale jednak, no, no wiesz, że cię kocham. I wreszcie za trzecim razem Jezus jakby przyznaje rację Piotrowi, już nie pyta, czy ty mnie agapas, tylko czy ty mnie fileo, nie? Nie? Czy ty mnie fileo. I wtedy się Piotr smuci, nie? Bo jakby to pokazuje, że no ze strony Piotra to był taki element kurtuazji. Zobaczcie, że u nas też często jest taki element kurtuazji, że tak, panie, bo ja zgrzeszyłem, moja wina, moja wina. Ale jest w tym wszystkim taki element przyzwyczajenia, kurtuazji, obrzętowości, bo my wiemy, że tak trzeba do Jezusa mówić i w ogóle. I teraz największy kłopot jest wtedy, kiedy Jezus mówi, no, tak, tak, jesteś grzesznikiem. I kurczę, kłopot. I to jakby Jezus mówi do Piotra, nie? Że Piotr mówi, no panie, ty wiesz, że ja cię fileo. A Jezus, tak Piotrze, tak, ja wiem, że ty mnie nie umiesz kochać. I teraz Piotra to rozkłada, nie? Rozkłada. No ale taka jest prawda o nas. To jest smutek Piotra i to jest nasz smutek, kiedy Jezus przychodzi do mnie bijącego się w piersi. Mówi, tak, tak, masz za co bić się w piersi, ale wiesz, takiego cię powołuję, takiego cię zapraszam. Takiego chcę cię wprowadzić w moją jedność z Ojcem. I to nie jest twoje dzieło. To nie wynika z twoich zasług. Ty sobie tego nie kupiłeś. Ja to robię z absolutnej miłości do ciebie i ta moja miłość nie jest na sprzedaż, jest darem. Teraz moja dojrzałość w relacji z Chrystusem to jest właśnie to. I to daje, to jest właśnie to, to jest właśnie życie w prawdzie. Życie w prawdzie. Kim jestem ja, kim jest Jezus, nie? Co ja potrafię dać Jezusowi? I teraz nagle się ostatecznie okazuje, że to, co Jezus chce dołożyć do chleba, nie? To, co Jezus szuka, to nie jest coś ode mnie, to nie jest coś, co ja mogę zrobić, co ja mogę Mu dać, co ja mogę nazbierać w tym świecie i przynieść. To nie są moje zasługi. Tylko ostatecznie okazuje się, że to prosfagion, właśnie ten dodatek do chleba eucharystycznego, który go paradoksalnie uzupełnia, to jestem ja. To jestem czysty ja. Nie moje zasługi, nie moje osiągnięcia, nie moje przeżycia, nie moje piękne słowa, nie moje wykazywanie się. Dopóki ja jestem na tym wszystkim skupiony, to jest po wszystkim. Nie dostrzegam tej niepojętej prawdy, że dla Boga tym w cudzysłowie dodatkiem, którego On szuka, dodatkiem do Niego samego, jedynym dodatkiem, jakiego pragnie Bóg, to jestem po prostu ja. Ja, który nie umiem kochać, ja, który jestem grzesznikiem, ja, który nie mam zasług, bo to wszystko Boga nie interesuje. On jest zainteresowany mną. I kiedy ja wreszcie dojdę do pojęcia tego umysłem i sercem, nie tylko umysłem, ale całym sercem, to wtedy stanę się jak Piotr, ten stary Piotr, nie do oddzielenia od Jezusa. Kiedy wreszcie zrozumiem tak dogłębnie, o co Bogu w Jezusie chodzi tak naprawdę. Że Jemu nie chodzi o coś. Że Mu chodzi o mnie. I właśnie dlatego Bóg uparcie wychodzi po mnie w Chrystusie. Uparcie mnie zaprasza do jedności z Nim. Uparcie się otwiera przede mną. Uparcie w Chrystusie mnie przekonuje, że drzwi są otwarte. Uparcie mnie zachęca do wejścia. Uparcie, nie? Dlatego jest taki upór Jego miłości, bo Jemu nie chodzi o nic. O nic, kompletnie o nic. On się nie interesuje, z czym ja przed Nim staję, czy ja mam pełne ręce, czy puste, czy ja przychodzę jako grzesznik, czy jako święty, jako upadły, czy jako faryzeusz, ufający sobie zasługi Jego. To kompletnie nie interesuje. On jest totalnie zainteresowany mną. I to jest to porażające doświadczenie, które Jezus, prawda, uparcie dawał ludziom. Nie? Że przychodzi do Jerycha, do Zacheusza, specjalnie do niego, nie ze względu na cokolwiek, bo Zacheusz już żyje w poczuciu totalnego bankructwa, że on jest nikim, totalnie nikim.
prawda, pod każdym względem ludzkim. Nie? Mimo, że tam ma majątek, że niby jest zwierzchnikiem celników, bardzo bogaty, to on to ma dogłębne poczucie, jestem nikim. I teraz nagle doświadcza tej niepojętej wartości w oczach Boga, że w Chrystusie Bóg mu pokazuje, że przychodzi do Niego i Bóg się nie interesuje niczym. Dla Boga nic nie istnieje. Istnieje Zacheusz, osoba, o którą tą osobę Bóg walczy. Teraz nagle odkrywam swoją wartość jako osobę. I dlatego staję się zdolny pójść za Chrystusem, nawet jeżeli to oznacza pójście z Chrystusem na krzyż. Bo Chrystus przyszedł po mnie. Przyszedł po mnie upadłego. Bóg w Chrystusie przyszedł po mnie upadłego. Po mnie upadłego. I zjednoczył się ze mną w moim upadku. Wziął na siebie mój grzech, mój upadek, mój krzyż, konsekwencje mego grzechu. Wszedł w to wszystko, byle być ze mną. I jak do mnie to dotrze, co Chrystus zrobił dla mnie upadłego, jak dotrze do mnie właśnie to, do czego Jezus chce Piotra doprowadzić w tym dialogu, nawet za cenę smutku, pychy, egoizmu, jak do mnie to dotrze, że Chrystus przyszedł do mnie nie ze względu na zasługi, osiągnięcia, nie ze względu na to, co ja nazbierałem, do czego doszedłem. Bo wszystkie moje czyny jak skrwawiona szmata, wszystkie moje czyny jak skrwawiona szmata. Mój jest tylko grzech. I Chrystus do mnie takiego przyszedł, być ze mną. Być ze mną za cenę wejścia w mój upadek. Jak do mnie to dotrze, to w moich oczach będzie tylko On. Tak jak w oczach świętego Pawła. Tylko On. Już nic się nie liczy. Tak jak w oczach świętego Piotra. Że cały dzień dzisiaj mam przed oczami tą scenę, kiedy wspólnota przymusza Piotra, żeby uciekał z Rzymu. Tą słynną scenę przechowaną właśnie w tradycji, scenę będącą uzupełnieniem tej Ewangelii, spełnieniem zapowiedzi Jezusa z tej Ewangelii dzisiejszej, kiedy wspólnota chrześcijan rzymskich przekonuje Piotra, żeby uciekał z Rzymu, chronił się, bo jesteś taki ważny dla nas wszystkich, my możemy zginąć, byleś tylko ty ocalał, nie? Że oni po ludzku, zobaczcie, robią z Piotrem coś, co kiedyś Piotr próbował zrobić z Jezusem pod Cezareą Filipową, co Piotr do końca próbował zrobić. Ja za Ciebie zginę, Panie, Ty musisz żyć. Że do Piotra nie dociera, że to właśnie Chrystus umiera za niego, bo jeśli Chrystus nie umrze za niego, to on nie będzie żył. On nie będzie żył, bo ja nie daję życia sobie sam, a już na pewno nie Bogu. Ani sobie samemu, ani przecież nie Bogu daję życie. I teraz wspólnota robi to i Piotr daje się przekonać, ucieka z Rzymu i właśnie ta słynna scena przełowana w pamięci Kościoła, nie? Nie? Kiedy Piotr spotyka Jezusa idącego do Rzymu, nie? Idę umrzeć za swój lud. Nie? I Piotr, nie? Piotr, który idzie z Jezusem, nie? Bo Piotr tu nad jeziorem doświadczyłem tego. Nie? Chrystus doprowadził mnie do tego odkrycia. Odkrycia Jego miłości do mnie upadłego. Wszystkie moje czyny jak skrawiona szmata. A Ty, Chryste, przyszedłeś do mnie. Przyszedłeś do mojej bezowocności, do moich ciemności, do moich nocy. Do moich rozpaczy przyszedłeś, wszedłeś to wszystko, żeby w tym wszystkim być ze mną i stałeś się moim światłem. Jakże mógłbym teraz ja nie pójść za Tobą? To jest świadomość chrześcijan pierwszych idących na śmierć, nie? 80 lat służę Chrystusowi, nigdy mnie nie zawiódł, jakże mógłbym teraz Go zdradzić? Nie? Ta pokorna świadomość, potęgą chrześcijan nie jest pycha, ufność w swoje zasługi, osiągnięcia, wybitne rzeczy, nie wiadomo co. Potęgą chrześcijan jest pokora grzesznika, który doświadczył miłości Boga, który mnie miłuje nie ze względu na to, że jestem lepszy od innych, że coś zrobiłem, nazbierałem, osiągnąłem, przygotowałem, nie wiadomo co. Miłuje mnie, bo pragnie mnie. I nawet w najgłębszym upadku
Chrystus dał mi dowód, że nie przestał pragnąć mnie. Mnie. Właśnie. Tak, może moja pycha czy egoizm się zasmucą, odkrywając to. Ale uraduję się jako człowiek, uraduję się jako dziecko Boga, uraduję się jako brat Chrystusa, uraduję się jako ten, którego Bóg w Chrystusie uparcie szuka i uparcie przekonuje, że chce być uzupełniony mną. Choć to uzupełnienie to polega tak obiektywnie tylko na tym, że Bóg de facto traci. Ale to jest słodka strata, to jest zysk miłości. Miłości, która spełnia się w zaproszeniu mnie do jedności. Żebym ja to ujrzał, tym się uradował, tym się zachwycił. Przestał się zajmować sobą, tym jak ja jestem, czy nie jestem. Przestał się zajmować tym, co ja zrobiłem dla Boga, czy nie zrobiłem, gromadzeniem zasług, nie wiadomo czym, wykazywaniem się i tak dalej. Tylko dał się upoić tą miłością, która w Chrystusie przychodzi i mówi: akolutei moi. Nie? To jest takie fajne stwierdzenie, które mówi: przyłącz się do mnie. Chcę mieć takiego towarzysza jak ty. To nawet nie jest pójdź za mną. Nie? To nawet nie jest pójdź za mną. To jest przyłącz się do mnie. Właśnie ty. Właśnie ty. Bo ja chcę ciebie. Ciebie chcę. Nie coś od ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.